Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na haul kosmetyczny, dosyć duży haul, ponieważ widzicie, że mam dwie duże siaty z zakupami z Biedronki. Tak właściwie to zakupów nie planowałam, ale to Wy napisaliście mi, że teraz w Biedronce właśnie jest jakaś nowa oferta z kosmetykami, no i poleciałam i obkupiłam się, jak zwykle są to produkty biedronkowe, ale nie tylko, także co? Zapraszam do oglądania, łapka w górę i oglądamy, no i te produkty powinny być dostępne, ponieważ nagrywam ten film na świeżo, zrobiłam zakupy wczoraj, od razu nagrywam i wrzucam na YouTube'a. Więc zaczniemy może od pierwszej siatki i wyciągam, co my tutaj mamy. Na pierwszy rzut B-Beauty, balsam do ciała pod prysznic, nałóż balsam po umyciu się, spłucz i gotowe, odżywiona skóra z olejem arganowym. Mamy tutaj 400 ml, ja za ten balsam pod prysznic zapłaciłam 10 zł, no i z innych firmy, na przykład z Nivea, widziałam takie balsamy pod prysznic, ale takiego typowo biedronkowego produktu jeszcze nie widziałam, więc nie wiem, czy to jest wersja limitowana, czy to będzie na stałe w ofercie. W każdym razie wzięłam wersję z olejem arganowym, dlatego że ten zapach bardziej mi przypadł do gustu, bo była jeszcze druga wersja, ale zapach już mi się za bardzo nie podobał. Myślę, że to jest fajna opcja na lato, ponieważ jak często bierzemy prysznic, no to później nie musimy nakładać tych balsamów i tak dalej. Wiadomo, że to nie wszystko się od razu wchłania, a tutaj nie ma problemu, ponieważ nakładamy, spłukujemy, także z chęcią sobie przetestuję i zobaczymy, jak ten produkt się sprawdzi. Następnie rzecz już taka nietypowo biedronkowa, ponieważ jest to firma Green Pharmacy, płyn micelarny 3 w 1 owiec. Jak oglądaliście moje ostatnie hole, to wiecie, że ja zrobiłam dosyć spory zapas płynów micelarnych, no ale skusiłam się na jeszcze jeden, ponieważ ten już testowałam i zapłaciłam za niego 10 zł, to jest 500 ml i właśnie miałam kiedyś ten płyn, tylko że w mniejszej pojemności i bardzo fajnie mi się sprawdził, pod oczy również się nadawał, nie podrażniał ich, także stwierdziłam, że skuszę się. Tutaj on jest długoważny, także może sobie chwileczkę postać, a cena jak najbardziej atrakcyjna, dyszka za 500 ml, polecam. Jeżeli ktoś jeszcze nie próbował, no to też jest fajna alternatywa, na przykład dla Garniera tego różowego, no całkiem fajny płyn. Kolejna rzecz to BB Beauty normalizujący tonik nawilżający za 5 zł. Ogólnie ja w ogóle w Biedronce nie widziałam, żeby posiadali toniki w swojej ofercie, a ja ostatnio przekonuję się do tego typu produktów i chcę zacząć używać. Jeżeli chodzi o składniki, to mamy tutaj algę różową, kwas hialuronowy, betainę i alantoinę. No i tutaj mamy pojemność 200 ml. Też jestem ciekawa, czy wprowadzą na stałe takie produkty, czy to wersje jakieś tylko i wyłącznie limitowane, ale skusiłam się, ponieważ ciężko znaleźć tonik nawilżający w sklepach. Następnie kupiłam mgiełkę i to w sumie dzięki Wam, ponieważ mamy tutaj soczystą marakuję, więc bez zastanowienia wzięłam od razu, wrzuciłam do koszyka i ogólnie to jest spray do ciała, nawilża, wygładza, orzeźwia. Wiecie co, ja myślałam, że to będzie taki spray typowo zapachowy, a jeżeli on ma nawilżać, no to w sumie całkiem ciekawa sprawa. Zobaczymy w ogóle, jak ona pachnie, czy pachnie marakują. Zakładam, że może mało pachnieć marakują, ale jeśli będzie owocowo pachniała, to też będę zadowolona. Dobra. Powiem Wam, że marakujowy zapach to nie jest, ale jest całkiem przyjemny. Właśnie taki cytrusowy, orzeźwiający. No ciekawa sprawa, 10 zł, nie wiem czy mówiłam, 200 ml. Biedronka chyba mnie coś ostatnio lubi, ponieważ już kolejny produkt z marakują udało mi się znaleźć. Jest to kremowy żel pod prysznic, Fresh Juice. I to jest zapach magnolia i marakuja. Jeżeli zobaczyłam marakuję na opakowaniu, to mówię, biorę od razu, wkładam do koszyka. 6 zł taki żel kosztował, 500 ml, Elfa Farm Polska. No, także sprawdźmy jeszcze zapach. Marakuję również słabo czuć, niestety, no ale wiecie, moja obsesja marakujowa, jeżeli tylko coś jest na opakowaniu marakujowego, to od razu kupuję. Dalej znalazłam produkty do włosów z keratyną, więc od razu się na nie skusiłam. I to jest Cameleo, czyli ja kupiłam z tego maskę ostatnio i maska kosztowała około 17 zł, więc dosyć drogo. A tutaj szampon 10 zł kosztował i odżywka. Więc jeżeli chodzi o szampon, jest to szampon keratynowy, rekonstrukcja włosów ekstremalnie zniszczonych, Delia. Szczerze mówiąc, z szamponami nigdy nie eksperymentuję, zawsze używam w miarę tych samych, ale stwierdziłam, że skuszę się na szampon keratynowy i odżywka, słuchajcie, odżywka keratynowa, rekonstrukcja włosów ekstremalnie zniszczonych. Jest to firma Delia Cosmetics, więc kupiłam sobie zestaw. Ja zazwyczaj używam innego szamponu i innej odżywki bądź maski, a tutaj stwierdziłam, że przetestuję sobie taki cały komplecik. Także 10 zł jeden produkt i drugi 10 zł kosztował. Nie wiem, czy to dobra cena, czy nie. Wydaje mi się, że okej. Następnie kupiłam dwa takie zestawy z wacikami i patyczkami kosmetycznymi. I tak właściwie najbardziej zależało mi na tych wacikach, ponieważ też nie widziałam w Biedronce w ofercie takich dużych wacików. To są właśnie takie płatki kosmetyczne Maxi B-Beauty, 60 sztuk razy 2.
plus patyczki higieniczne B-Beauty gdzieś tutaj są schowane. I taki zestaw kosztował 7 zł, a drugi zestaw to są takie zwykłe płatki kosmetyczne i tutaj mamy 120 sztuk razy 2 plus patyczki higieniczne B-Beauty 160 sztuk i to kosztowało chyba z 5 zł czy ze 4, także też niedużo. Ja ogólnie lubię te waciki z Biedronki, także zawsze je kupuję. Następnie za piątaka do mojego koszyka trafił żel z firmy Le Petit Marseille i nigdy z tej firmy nie używałam żadnych produktów, także z chęcią sobie przetestuję. Jest to malina i piwonia, nawilża i odżywia, kremowy żel pod prysznic. Spodobało mi się opakowanie, ponieważ nie jest jakieś takie wysokie, okrągłe i tak dalej, jest płaskie, więc myślę, że fajnie będzie na podróż i z myślą właśnie o wakacjach go kupiłam. Zapach jest bardzo fajny, owocowo-kwiatowy, ja w sumie takie najbardziej lubię. Dokładnie tak. Zobaczymy, czy nie będzie przesuszał skóry i tak dalej, czy będzie wydajny. No, ładne opakowanie, to muszę przyznać. Dalej kupiłam chusteczki. Na początku pokażę Wam chusteczki, które kosztowały 4 zł i tutaj jest 12 sztuk razy 3. No i mnie to zdziwiło, ponieważ jest to antyperspirant w chusteczce. Ciekawa sprawa, w sumie właśnie na podróż to jest dobre, albo do samochodu sobie coś takiego wrzucić. Aktywna ochrona. Antyperspirant w chusteczce. B-Beauty Active Care zapewnia skuteczną ochronę przed poceniem nawet do 12 godzin. No, wątpię, raczej w to nie wierzę, ale fajna alternatywa właśnie do takich antyperspirantów, czy to w kulce, czy to w sprayu. Także 4 zł to kosztowało i kupiłam kolejne chusteczki za złotych 7. W sumie chciałam kupić te moje ulubione takie dziecięce chusteczki, ale nie mogłam ich wtedy w ogóle znaleźć, więc nie wiem, czy to są jakieś nowe, czy zmieniają, czy jak to wygląda. Jest to mega paka, 2×40 sztuk. B-Beauty Family, chusteczki odświeżające. Dokładnie tak. Jedne będą przy moim stanowisku do makijażu, drugie będą na pewno w samochodzie z płynem antybakteryjnym, duża chusteczka. Okej. Okay. Kupiłam również biedronkowe produkty do stóp. Jeden już pokazywałam kiedyś w moim holu. Jest to balsam do stóp i paznokci. Jest to 75 ml za 3 zł, więc bardzo tanio, taki balsamik. I kupiłam dwie takie rzeczy nowe, których wcześniej nie widziałam. Jest to pumeks w kremie do stóp złuszczający, czyli pewnie coś na zasadzie peelingu. A kolejna rzecz jest to żel przeciw poceniu stóp odświeżający. Myślę, że na lato warto o stópki zadbać, więc takie produkty na pewno się przydadzą. Tutaj się za bardzo nad tym nie będę rozwodzić, ale kupiłam sobie również B-Beauty maszynki do golenia, 3 ostrza, 4 sztuki w takim komplecie za 8 zł. Kolejna rzecz do przetestowania jest to Liren Vitamin Energy, czyli witaminowa maseczka intensywnie nawilżająca. 2 zł kosztowało. Jeżeli chodzi o żele pod prysznic, to ja za żelami tak za bardzo nie przepadam. Wolę coś takiego z jakimiś delikatnymi drobinkami peelingującymi i tak dalej, więc kupiłam sobie coś takiego nowego, czegoś nie widziałam. Czego jeszcze nie widziałam, jest to galaretka peelingująca do ciała, delikatnie złuszcza, apetyczny, owocowy zapach i jest to zapach jeżyn leśnych. 6 zł to kosztowało, perfekta, 200 gram. Wiecie co, ja to otworzę, zobaczę jak to w ogóle wygląda, czy to fajnie pachnie. Tak wzięłam, słuchajcie, na oko. Już się ubrudziłam. A to są, słuchajcie, takie pestki owocowe. Ale ładnie pachnie. Ale pięknie. Super. Jeśli chodzi o takie zapachowe rzeczy, to kupiłam sobie jeszcze w Biedronce kule do kąpieli za 7 zł. I są to kule z naturalnymi olejkami z pestek winogron i awokado. Owocowy zapach. Ja bym powiedziała właśnie, że taki jakiś brzoskwiniowy albo mango. I ostatnia rzecz, najdroższa z tego holu, jest to Elsef Magiczna Moc Olejków. I mamy tutaj odżywkę i szampon. Powiem Wam, że mam taki olejek w kremie, na końcówki go nakładam ostatnio i super się sprawdza, także stwierdziłam, że wypróbuję sobie ten zestaw. No i w sumie dosyć fajna pojemność, 500 ml szampon, a odżywka niestety nie widzę, no ale myślę, że 17 zł jak na taki zestaw to dużo nie było. I tak, uwaga, uwaga, puste siaty. Już chyba wiecie, dlaczego nie chciałam pójść do tej Biedronki, bo wiem, że jak idę, jak są kosmetyki, to zawsze sobie poszaleję, coś sobie kupię. W fajnych cenach są te produkty, więc zawsze sobie lubię wypróbować je. Także moi kochani, dajcie mi znać, co Wam się z tego holu najbardziej spodobało. Czy może macie którąś rzecz, którą tutaj pokazywałam i jak u Was się sprawdza, albo co kupiliście właśnie ostatnio kosmetycznego z Biedronki, albo jakie kosmetyki z Biedry polecacie. Na pewno są jeszcze jakieś, których nie przetestowałam. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, to poproszę o kciuki w górę. Zapraszam na mojego Facebooka, Instagrama, Snapchata, Aska. Wszystko oczywiście macie w opisie tego filmu i zapraszam do zasubskrybowania. Na dole czerwony przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco, żeby nie ominąć nowych filmów. Do zobaczenia w kolejnych. Buziaki. Pa, pa! Give it one.
Yeah.